dzieli się, tak. Teraz zaczekamy, Łukasz, to pocznie się nam dokument z czerwca, ponieważ zaczęły wpływać wnioski dotyczące rzeczy już rozpatrywanych w czerwcu. Dobra, ale już my skończyli nam wnioski. Tak, zawiesiliśmy się na panu Gołackim. Tak, na panu Gołackim, który jest obecny dzisiaj, bardzo dobrze. Zawiesiliśmy się. Bo co niektóre to ciężko trzeba mam długo lata analizować, pani Antoniu, żeby dojść o co to chodzi. Dużo pracy pan poświęcił. Proszę Państwa, to jeśli chodzi o drugi punkt, istotą jest to, że jeżeli w danej Radzie Dzielnicy powstaje problem z kworum i pojawia się, czy któryś z członków rezygnuje tak na dobrą sprawę, jest wybierany kolejny z listy, no to procedura określa, że musi zostać zaprzysiężony. I tu, jeżeli kworum nie ma, to tak naprawdę Rada jest bezsilna. To nie może się spotykać, nie ma kworum, natomiast nowy członek, który ewentualnie mógłby się przyczynić do zmiany tej sytuacji, nie może zostać zaprzysiężony. No i tutaj, że tak powiem, jeżeli mieszkańcy w wyborach podjęli decyzję, że ta osoba ma taką większość, jeśli chodzi jakby na miejsce osoby rezygnującej, no to już jakby mieszkańcy zdecydowali, prawda? Natomiast paraliżując, nie można tej kandydatury jakby no, uruchomić, no bo nie ma kworum, tak więc taka sytuacja miała miejsce tak naprawdę. Dlatego chodzi o mechanizm, który zabezpieczy Rady przed kworum. Chodzi o to, że jeżeli ktoś tak rezygnuje z bycia członkiem Rady Dzielnicy, ma do tego prawo, tak? I wchodzi następna osoba z listy, która zdobyła tak odpowiednią liczbę głosów i ona, jeżeli nie ma kworum, tak,
to nie a może, może się zdarzyć tak, że celowo nie ma kworum. Ja to, akurat znam. No to ta osoba nie może wejść, a jest przez wybrana, była wybrana przez ludzi, tak? Czyli można to przeciągać w nieskończoność. Czyli rozumiem, że tylko i wyłącznie sytuacja do przyjęcia zaprzysiężenia nowego członka, tak? Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji. Bo ogólnie to szerzej miało bezpieczne. Bez zaprzysiężenia członka, na które jest konieczne kworum rady, ten członek nie obejmie tej funkcji. Przewodniczący Rady zrezygnuje, to jeżeli przykładowo mamy przewodniczący Rady zrezygnuje, prawda? Jest określony termin 3 miesięcy na wybór nowego przewodniczącego. Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, nie zostanie wybrany nowy przewodniczący, tak naprawdę nic. Nic się nie dzieje. Z jednej strony statut obliguje Rady do wyboru, natomiast nie określa procedur, co nastąpi, jeżeli Rada nie wywiąże się z tych procedur. W tym momencie załóżmy, zrezygnowali, czy zostali odwołani przewodniczący, wiceprzewodniczący, nie ma osoby, która prowadzi, no powiedzmy, najstarszym wiekiem, natomiast no, Rada, powiedzmy, jest sparaliżowana. I tak, jeżeli nastąpi taka sytuacja, nie wiem, rok po wyborze nowej Rady, to przez 3 lata nic się nie dzieje. Nie ma żadnych procedur na dobrą sprawę, które by określały, co robimy z tą radą. No nie istnieje po prostu. Formalnie jest na dokumentach, natomiast ani się nie spotyka, ani nie podejmuje żadnych decyzji. Rezerwy celowe też gdzieś tam przepadają, prawda, bo nie ma zgody. Nie ma mechanizmu, który by coś naprawił w tej sytuacji. To jest też poza dwa dzielnice, tak? Przewodniczący rezygnuje, a skład rezygnacji będzie odwołany, albo
my hipotetycznie możemy dojść do różnych granic absurdu, tak? Więc myślę, że w statucie nie jesteśmy w stanie przewidzieć i opisać każdej sytuacji, która może się wydarzyć. A nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której zdarzyłoby się to, że żadna z umocowanych osób nie podejmowała działania, bo zawsze czy w drodze jakichś pism ze strony ratusza, czy w drodze wzajemnych uzgodnień i mediacji, te działania ostatecznie były podejmowane. W związku z czym jakby no, trudno przewidzieć w sensie wszystkie sytuacje, które mogą się wydarzyć, aczkolwiek akurat w tej materii, o której tutaj mówimy, i tak te zaproponowane, przyjęte przez komisję propozycje są bardzo daleko idące. Mamy zastępowalność na każdym jakby etapie, w związku z czym akurat w tym przypadku wydaje mi się, że te zapisy, które zostały przyjęte przez komisję jako propozycje zmiany, naprawdę są daleko idące i no, trudno jakby tutaj tą sytuację przewidywać hipotetycznie do jakichś dalszych granic. Przepraszam, że tak mówię, ja się tutaj zgadzam, że to możemy iść jakby w stronę różnych absurdalnych sytuacji, natomiast proszę mi wybaczyć, natomiast ja gdzieś tam osobiście byłem świadkiem no, takich absurdalnych sytuacji, mi się wydawało, że po prostu jak tak można, niby w Radzie są dorosłe osoby i jednak decydując się na kandydowanie, jakiś obowiązek wobec choćby swoich wyborców powinny te osoby mieć. Natomiast no, akurat tak się składa, że Rada Dzielnicy Rury miała taką niechlubną przeszłość, burzliwą przeszłość i wydaje mi się, że jeżeli powstała komisja i jest możliwość poprawienia pewnych rzeczy, to warto to nad tym się pochylić, bo zapewne kolejna taka szansa będzie za kilka lub kilkanaście lat tak naprawdę. No tutaj faktycznie, no można iść, że to jest taka dziwna sytuacja, natomiast są rady, które bardzo sprawnie na bazie obecnego statutu funkcjonują i są rady, które no niestety słabo funkcjonują. Tak więc jeżeli na etapie statutu możemy pewne rzeczy skorygować, uważam, że warto, to jest ten moment po prostu. Tak samo się odnosi jakby kolejny punkt odnośnie tych terminów, wydłużania jakby terminów. Jeżeli w przeciągu 3 miesięcy najstarszy, znaczy wiceprzewodniczący starszy wiekiem nie będzie mógł, nie będzie chciał lub z innych powodów po prostu wiceprzewodniczący nie wywiążą się z tej funkcji, obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia przechodzi na członka rady, najstarszego członka rady. I tu też tak naprawdę jest taka sytuacja, jeżeli ten członek od jakiegoś czasu powiedzmy nie przychodzi ze względów zdrowotnych, po prostu jest zniesmaczony i tak dalej, różnych względów, to z jednej strony jest sytuacja, że ktoś powie nie, bo tylko ta osoba może zwołać posiedzenie, ale on się nie wywiązuje. No i czy następna osoba może, i tu już jest taka nadinterpretacja, no to faktycznie idziemy w te absurdy, co może być dalej, no aczkolwiek pytanie jest, jeżeli jeden wiceprzewodniczący nie zwołuje, a jest starszy, a drugi chciałby, ale jest blokowany przez grupę ludzi, nie, bo tamten ma pierwszeństwo, to kiedy, w którym momencie może młodszy wiceprzewodniczący czy członek rady wejść do działania? Bo tu będziemy się gdzieś tam, każdy będzie interpretował w inny sposób tak naprawdę i no i też tak, i też miały miejsce różne interpretacje, odmienne interpretacje odnośnie zapisów obowiązującego statutu i, no, i uważam, że warto rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękuję. Znaczy tak, czyli jak ja rozumiem, też zawsze staram się wziąć te takie przypadki, żeby było szalone, żeby było dziur w całym statucie. Więc czy możemy sobie pozwolić na przykład, czy możemy wymyślić nawet, jeżeli nawet, bo tutaj nie może żadnych sankcji, bo ze względu, już wracamy do tego, co było nieraz omawiane, że to są ludzie z wyboru, więc nie można ich z automatu gdzieś tam usunąć, czy coś z nimi zrobić. Natomiast czy możemy zapisać jakiś pewien automatyzm, że po pewnym czasie ten obowiązek jest cedowany na kolejną osobę, jeżeli nie ma reakcji przez jakiś czas. Ja rzucam pomysł teraz do Państwa, jakby ewentualnie sformułować, czy ten automatyzm przechodzenia obowiązku zwołania zebrania na kolejną osobę, bo rzeczywiście są takie sytuacje, że ktoś, którym
danym momencie powinien to zrobić, tego nie robi i w ten sposób blokuje. Tak? Czasami celowo. Celowo, no właśnie. Natomiast... Tak się zdarza. Zdarza się. To jeżeli tak. Mogę się odnieść tak, do razu, to znaczy według mnie ten termin jest podany. Jeżeli na zwołanie posiedzenia, tutaj w paragrafie 5 mamy ten okres 3 miesięcy, to w przypadku przejmowania tego wniosku przez każdą kolejną osobę, no ten okres jakby jest taki sam, tak? Przynajmniej takie było założenie. A czy to wprost ze statutu wynika, że przechodzi na kolejną osobę? Czy... Takie zmiany statutu komisja przyjęła, tak? To są te zmiany, które są procedowane, no bo to już było dawno temu, to rozmawialiśmy jeszcze w czyli to jest rozwiązanie. Pomysł teraz, pomysł dotyczący tego uprzedniego punktu, bo ja rzeczywiście zdarzają się sytuacje, że nowa osoba jest blokowana. Czy możemy dodać dla rozwiązania tego problemu potencjalnej, czy możemy dodać, że takie sformułowanie w jakiś sposób, że może również podjąć, no bo za pierwszym razem, jak jestem po wyborach, to Rada Miasta chyba przyjmuje ślubowanie podczas pierwszego posiedzenia. Ale to właśnie ślubowanie, ale to nie jest jeszcze uchwała Rady chyba, bo to jeszcze Rady... Przewodniczy wtedy ktoś... Tak, nie, dokładnie. Chodzi mi o to, czy możemy dla wyeliminowania takiej potencjalnej sytuacji, blokowania zaprzysiężenia nowego członka Rady, w jaki sposób, to już do Państwa, jak to sformułować ewentualnie, dodać, że mogłaby też Rada Miasta takie przyjąć takie... Pojawia się problem, gdzieś nie chcą gdzieś zaprzysiężyć, przychodzi sesja Rady Miasta i Rada Miasta zaprzysiężą nowego członka Rady Dzielnicy. Żeby też dodać taką opcję, która by mogła być. Tak jak już przy innych propozycjach zmian rozmawialiśmy, statut może tylko i wyłącznie określać obowiązki i nakładać obowiązki na jednostkę komisarzy. W statucie nie powinny figurować uregulowania dotyczące innych podmiotów niż jednostka komisarzy. Więc nie można statutem jednostki pomocniczej zobowiązać Rady Miasta do podejmowania jakiejś czynności. Ale to nie tyle zobowiązać, co dać uprawnienie w Radzie Miasta. Co w mojej opinii to jest analogia. Czy zobowiązać, czy dać uprawnienie, to nie statut jednostki pomocniczej reguluje uprawnienia Rady Miasta. Wchodzimy w kompetencje jednostki nadrzędnej. Ja rozumiem, tylko... Ale to jest pytanie do rozstrzygnięcia przez prawników. Moja opinia jest taka, bo analizowaliśmy to w kilku innych przypadkach. Na przykład nawet w kontekście zwoływania tego posiedzenia, jeżeli powiedzmy kolejne osoby się nie wnosują i po dyskusji z prawnikami doszliśmy do wniosku, że nie możemy nałożyć tego wniosku na kogokolwiek spoza Rady, dlatego że statut jednostki pomocniczej nie daje takiej możliwości wychodzenia poza jakby obszar. Dobrze, ale w statucie na przykład formułujemy, chyba że pierwsze posiedzenie takie, sformułować, że pierwsze posiedzenie prowadzi. Tak, to jest wyjątkowa sytuacja, no bo tutaj jakby no musi się Rada ukonstytuować. Tak, to jest jedno z powinniśmy ja wniosek analogiczny przypadek, bo tak naprawdę dotyczy pierwszego powołania nowego członka Rady, którego Rada nie chce z jakiegoś powodu. Tak, ale jak wprowadzimy więcej takich uregulowań, to już nie będzie wiadomo, tak. Stanie się regułą. I może być pewnie zakwestionowane przez nadzór. Ale tak jak mówię, no, to jest moja opinia, zapytamy o to rację. No to było pewne, pewnie w takich sytuacjach sporny, jeżeli mogłaby go Rada, tudzież prezydent taką sytuację rozwiązać poprzez, żeby miał takie uprawnienie. Tylko nie za bardzo sobie wyobrażam, jak to też miało odbyć, przecież Rada Miasta nie może podjąć uchwały w imieniu Rady Dzielnicy. Ja wiem, że no ale... Jakby no, jeżeli uprawnionym do jakby umocowania członka Rady jest tylko Rada Dzielnicy, no to trudno, żeby ktoś inny podjął tą uchwałę, bo to też jest trudno być uchwałą Rady Dzielnicy. Ale za pierwszym razem, jak to pierwszym razem przyjmowane jest ślubowanie, to wtedy nie ma Rady Dzielnicy, nie jest to uchwała Rady Dzielnicy. Ale jest wybierany tylko przewodniczący Rady. Ale wszystkie osoby, które są... przyjmowane jest to zaprzysiężenie, no nie jest też uchwała Rady wtedy, bo jeszcze tej Rady nie ma. No tak, ona się konstytuuje poprzez przyjęcie ślubowania, no ale skoro jest ukonstytuowana, to trudno odbierać jej kompetencje, które dostaje statutowo. Ale
poddano to punkt analizy racji prawnych, żeby być pewnym co do możliwości formalnych w tym zakresie. Takie pytanie, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały lub nowy członek nie zostanie zaprzysiężony w okresie, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy, automatycznie jakby uzyskuje ten statut członka Rady Dzielnicy. To to się dzieje po prostu z automatu, ale staje się i tyle. Albo właśnie w ten sposób. Wtedy Rada ma określony okres czasu, czy to będzie miesiąc czy trzy i... Albo złożenie zaprzysiężenia tylko przed Radą Miasta. Bo to zaprzysiężenie jest jednak elementem, który dotyczy każdego członka Rady Dzielnicy. Więc ten automat mógłby powodować, że jego zaprzysiężenia by nie było, tak? Jakby zostać członkiem bez zaprzysiężenia, co to byłoby w pewnej sprzeczności z zapisami. Dobrze, Pani Dyrektor, to zweryfikuję, a ja tutaj jego głosowanie uwagę numer 3. Kto z Państwa? No, jak... Ale to są uwagi odnoszące się do punktu wcześniejszego. No mi się dało do trzeciego i do drugiego. Do drugiego, tak. Teraz jesteśmy przy trzecim. Czy ja mogę jeszcze zadać? Tak, bardzo proszę. Ja się w tym punkcie, trzecim. Jeśli wydaje, że Państwo przyjęliście taki inny zapis w paragrafie 10 dotyczący tej sytuacji, o której widzieliśmy, że gdzieś miały miejsce, prawda, w momencie podejmowania decyzji. Ja może tak przytoczę, bo wydaje mi się, że to jest wspólne, że w sytuacji, kiedy rezygnuje bądź odwołany jest tylko przewodniczący Rady, to mamy te, czy Rada wybiera nowego przewodniczącego nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący Rady, bo mamy przecież dwóch wiceprzewodniczących Rady w pierwszej kolejności najstarszy wiek, prawda? Czyli jest komu, że tak powiem, zwołać posiedzenie. Jest dwóch wiceprzewodniczących. Jest ta hierarchia ustalona, że pierwszy najstarszy wiek, no i też mamy ten termin 3 miesięcy. Potem mamy sytuację, że w przypadku jednoczesnego odwołania przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących, czyli nie ma ani przewodniczącego, ani wiceprzewodniczących, lub przyjęcia rezygnacji tych osób funkcyjnych, posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Rady. I tu mieliśmy problem, której z Rad, już nie będę wspominała, której, w związku z tym prowadziliśmy kolejny zapis. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady przez najstarszego wiekiem członka Rady w terminie, o którym mowa w ustępie 5, czyli też nie 3 miesięcy, jego obowiązki w zakresie wskazanym w ustępie 6, czyli zwołanie posiedzenia po to, żeby wybrać przewodniczącego, przejmują kolejno najstarsi wiekiem członkowie Rady. Czyli mamy załatwioną sytuację, kiedy ktoś nie chce zwołać, po 3 miesiącach następny zwołuje, prawda? I jest cały ten moment 3 miesiące. No, bo tak należy to czytać. To jakiś termin musi być. Ewentualnie moglibyśmy się pójść w kierunku takim, żeby ten późniejszy czas zmiany na kolejną osobę jednak skrócić, bo 3 miesiące, bo okaże się na przykład z jednej koalicji jest trzy kolejne osoby i mamy na 9 miesięcy sparaliżowaną Radę. Dokładnie. Więc może te kolejne terminy skrócić do 30 dni na przykład. Właśnie uwaga moja w punkcie 5 tego dotyczy, żeby już członkowie po tych wiceprzewodniczących, jeżeli się nie wywiązą z obowiązków, to kolejni członkowie Rady, żeby nie mieli czas 3 miesięcy, bo to jest nam długi okres czasu, tylko skrócić do miesiąca. Że jeżeli najstarszy wiekiem członek Rady nie wywiąże się w przeciągu miesiąca, obowiązek przychodzi na kolejny. Chodzi mi o to, żeby celowo nie było takiej sytuacji, że nie ma kworum i nie można powołać, tak, tego nowego członka. A tak się zdarza. Teraz nie kworum. Więc tematy się zazębiają tak naprawdę, bo to są problemy. Do punktu. Dobrze, to zrobimy z tym trzecim. Trzeci jest niejako ujęty w pewien sposób nowym już zmiany. Tak, przyszli z praktyką, bo żeśmy jeszcze nie spraktykowali, jak to zafunkcjonuje. Wydaje się, że jest to logiczne. Rzeczywiście, nie czytając tutaj tych poprawek, widzę, że taką poprawkę wniosłem jakieś w punkcie 5. Tak. Dobrze, podaję z tego głosowanie uwagę numer 3. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uwaga numer 4. Pytania?
4-5 sesji chodzi razem. Tak, to jest praktyczne. Tym niemniej tak, musimy to przeprocedować. A jeszcze może takie mam pytanie, jeżeli przykładowo młodszy wiceprzewodniczący chciałby zwołać posiedzenie, a starszy wiceprzewodniczący nie wywiązuje się z tej funkcji i pojawia się zarzut, że on nie może, bo jednak to starszy wiekiem powinien zwołać posiedzenie. Co w takiej sytuacji? Czekamy kolejne 3 miesiące według obecnej sytuacji. Ale nie, taki zapis, że mamy tutaj, bo tutaj rozumiem, że ten zapis dąży do tego, że jeśli żaden z tych nie zwołał, ale nie jest uprawniony ktoś inny, tylko jest ten pierwszy, który teraz wspiera. Który może blokować kolejny. Kolejność tych działań musi tutaj następować, to i jest uporządkować. To jest logiczne, dlatego taki zapis, że żaden wiceprzewodniczący, jak tylko jeden jest uprawniony, to no, taki zapis jest koniecznie uzasadniony. Akurat ten punkt czwarty. Piąty się zgadzam z wolności. Natomiast punktem czwartym to chyba nie do końca. Bo jak jeden w danym momencie może zwołać, no to nie możemy. Nie może, bo dopiero będzie mówił. Dokładnie, że się nie zawiąże. Więc ten zapis jest chyba nie do końca zgodny. Czyli pierwszy ma 3 miesiące, po tych 3 miesiącach teoretycznie drugi ma swoją szansę. Czy już mamy pół roku? No to zaraz dojdziemy do punktu piątego. Ja tutaj w końcu. Termin 3 miesięcy bierze też się stąd, że to jest jakby zasadniczo termin na zwoływanie posiedzeń w ramach jednostek pomocniczych. One się zasadniczo zgodnie ze statutem powinny spotykać co najmniej raz na kwartę. I stąd się biorą te 3 miesiące. Natomiast wszyscy według mnie powinniśmy mieć na uwadze to, że członkowie rad dzielnic z założenia powinni działać na rzecz tych rad i powinni działać w interesie tych rad. No nie jest działaniem w interesie, no oczywiście, natomiast statut do tego nie zobowiąże, jeżeli nie będą chcieli działać w interesie. To na pewno zapisami statutowymi nikogo do niczego nie zmusimy i to też nie jest według mnie celem funkcjonowania w ogóle statutu. Statuty mają być instrukcją, jak postępować, a nie mają jakby kogoś przekonywać do tego, żeby działał na rzecz dzielnicy. No to jakby nie. To jest celem w ogóle zapisów statutowych. Natomiast powinniśmy eliminować potencjalne sytuacje kryzysowe. I postaramy się robić do granic jakiegoś porządku prawnego, a nie do przewidywania hipotetycznych sytuacji bardzo daleko idących. No dobrze, tylko w porządku. Tylko jeżeli mówimy sytuacja taka, że przechodzi scedowane na kolejnego wiceprzewodniczącego, to już mówimy, że 3 miesiące już minęło, czyli wchodzimy w 4 miesiące, 5. To nie mamy tej zasady, że w ciągu 3 miesięcy musimy. To jest zasada, która mówi o minimalnej liczbie posiedzeń. To się rzadko zdarza w ogóle, żeby się rady tak rzadko spotykały. One najczęściej się spotykają z dużo większą częstotliwością, więc jakby dlatego też te zapisy są jakby ramowe, a nie super szczegółowe, po to, żeby też były dostosowane do różnej specyfiki różnych. Przepraszam, jeżeli byśmy usunęli zapis odnośnie wieku, że kolejne posiedzenie zwołują wiceprzewodniczący, to już jest kwestia, że tak powiem, w radzie tak naprawdę, który zwoła, bo nawet jeżeli by były grupy, to jest kwestia kworum, na którym się pojawi. Bo tutaj idziemy trochę w kwestię absurdu, natomiast problem może się pojawić i tak naprawdę nie ma rozwiązania. Jeżeli mielibyśmy w ten sposób o tym myśleć, to skoro wiceprzewodniczący mogą między sobą ustalić, który zwoła, to w takim układzie nie ma w ogóle żadnego problemu, tak? Bo zakładamy, że jest porozumienie. My przewidujemy zapisy na hipotetyczną sytuację, w której tego porozumienia nie ma. To znaczy musi być też jakiś porządek, nie może być dowolności, skoro to już są zapisy trochę awaryjne, prawda? Zasadniczo jest przewodniczący, jak rezygnuje, to zwołuje, jest dwóch wiceprzewodniczących i trzeba wskazać jakąś kolejność, bo może dojść do sytuacji, że żaden na przykład nie będzie chciał, a jednak ten obowiązek powinien być jakoś rozwiązany. No jak żaden nie będzie chciał, to wciąż jesteśmy w tym martwym polu. Dlatego są kolejne jako regulacje a propos kolejnych członków rady. No to jest naprawdę bardzo daleko idąca regulacja, natomiast no, zresztą już też przyjęta przez teraz, jeszcze hipotetycznie zapytam się tak, mamy sytuację, na przykład pierwszy nie chce zwołać, mija 3 miesiące. Załóżmy drugi też nie zwołał, mija 6 miesięcy.
trzeci zwołuje zebranie, które się na przykład nie ma kworum, czy w tym momencie wracamy z powrotem do tego, że pierwsze znowu ma zaczynać. Bo no, nie jest zbawienie. Dalej w tym samym wieku ręka, tak? Czy dalej w tym samym wieku ręka? Bo ten najstarszy wiek się wywiązuje z tego wniosku, więc pewnie jak nie ma kworum, to zwykle się decyduje na zwoływanie po raz kolejny tego posiedzenia. Tak jak się dzieje w przypadku w ogóle posiedzeń, bo zdarzają się takie, na których kworum nie ma, więc jakby zwoływane są po prostu. Dobrze, szanowni państwo, to jest rozwiązanie, bo się piątym, ja to powiem, że czwartym. No, dyskusja zeszła też w stronę punktu piątego. Przegłosujmy, że punkt czwarty. Wiecie, to kontynuuje się w ustępie szóstym, bo co tam jest napisane, że o tym przejściu na kolejnego, tak? Członek rady, żeby miał miesiąc czasu na zwołanie posiedzenia. Jeżeli się nie wywiąże, to już jakby automatycznie nie przychodzi to dalej. Więc jeżeli wiceprzewodniczący się nie wywiążą, obowiązek padnie na najstarszego członka rady, to żeby miał miesiąc, znaczy moja propozycja dotyczyła, żeby miał miesiąc czasu na zwołanie posiedzenia. Nie trzy, tylko miesiąc czasu. Znaczy musi też tutaj odwołanie do ustawienia szóstego, które jest w brzmi nie powiem, i czy jest też właściwe. Obowiązki w zakresie zwołania posiedzenia w przypadku jednoczesnego odwołania przewodniczącego, no, tak, przewodniczącego. Tak, bo to tylko w, w tym przypadku tylko może zwołać posiedzenie najstarszych jak wiem, i kolejny. Odnosić się do ustępu piątego, tylko zapis wprowadzić jednego, na przykład jednego miesiąca, że ten najstarszy wiekiem członek rady, nie widzę tylko członek rady, miał miesiąc czasu na zwołanie posiedzenia, a nie trzy. Panie dyrektorze, bardzo proszę. To wtedy taką regulację trzeba było wprowadzić w ustępie szóstym. Jeżeli ten termin miał być inny od tego, który jest określony w ustępie piątym, bo to odniesienie w siódemce, w tym ustępie siódmym, dotyczy niewiązania się z obowiązku, który jest określony w szóstym, a w szóstym jest określony obowiązek jakby dotyczący piątego. No to są jakby powiązane kwestie, tak? Dlatego w siódmym się by się nie odnosił, się w ogóle do jeżeli, tego. Jeżeli chciałby Pan skrócić czas na zwołanie posiedzenia, tylko teraz pytanie, czy przez tego najstarszego wiekiem, czy przez kolejnych najstarszych wiekiem?
bo jak przez kolejnych, to zmiany trzeba było wprowadzić w siódemce. Natomiast jeżeli przez tego najstarszego, no to już trzeba było je wprowadzać w szóstce, bo to szóstka reguluje działania najstarszego wieku. Czyli w moim odczuciu wiceprzewodniczący powinni mieć ten czas 3 miesięcy, bo to jest wystarczająca ilość czasu, żeby wiceprzewodniczący mogli wywiązać się ze swoich obowiązków. Natomiast, jeżeli oni się nie wywiążą, przychodzi obowiązek na członka, najstarszego członka, czy kolejnych członków, to już tak naprawdę oni nie są przewodniczącymi czy wice, to jest, że tak powiem, prezent ekstra, przepraszam za sformułowanie. Tak więc już zmniejszyć ten czas, nie odnosić się do ustępów, tylko jasno napisać w statucie, że mają miesiąc czasu. Jeżeli się nie wywiąże, to kolejny członek rady ma miesiąc. Tak, tak, o członkach, nie wice, tylko o członkach, którzy zostali postawieni w takiej sytuacji. Bo to już jest taka sytuacja trochę nietypowa, prawda, że członek musi zwołać, a nie wice czy przewodniczący, tak? Więc to są już wyjątkowe sytuacje. Ale żeby tego nie przeciągać w czasie. Ma to sens. Ma. Tylko należałoby ten termin dla najstarszego wieku już tego pierwszego uregulować w ustępie 6. Bo w tej chwili ustęp 6, nie regulując terminu, jakby powiela termin, który jest w tej chwili zapisany w ustępie 5. To już w ustępie 6 należałoby wpisać, że posiedzenie rady zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady najstarszej wiekiem członek rady, przy czym jakby to zwołanie musi nastąpić w terminie 1 miesiąca. I wtedy w ustępie 7 już odesłać do terminu określonego w ustępie 6. Czyli w przypadku niezwołania posiedzenia przez najstarszego wiekiem członka rady w terminie aktywowo i to by trzeba było się odwołać do 6 i tamten termin regulować. Jego obowiązki w zakresie wskazanym w ustępie 6 to już będzie ok. Przyjmują kolejne najstarsi jego członkowie rady. Czyli po prostu w innym miejscu trzeba było tę regulację wprowadzić, jeżeli wysoka komisja taką uwagę. Czy uczucie, że to nie jest do końca wszystko nie jest wspólne ze sobą? Sytuacjach, choćby absolutorium, gdzie zarząd nie ma absolutorium. Tak samo, jeżeli nie są zwoływane posiedzenia. Statut określa terminy, że w przeciągu 3 miesięcy powinno odbyć się posiedzenie, natomiast nie ma żadnego mechanizmu, jeżeli się nie odbędzie, czy nie odbędzie się takie posiedzenie, nie będą zwoływane, to tak naprawdę nic się z tym nie dzieje. Czyli z jednej strony statut narzuca pewien obowiązek zwoływania posiedzeń, natomiast z drugiej strony, jak rada się do tego nie odniesie, nie zwoła, nic się zupełnie nie dzieje. Tak więc to są takie martwe przepisy, które ja też jakby rozumiem, że państwo nie mogą, znaczy statut nie może w jakiś sposób karać, natomiast no, to dochodzi do takiej sytuacji, że statut określa, co 3 miesiące ma się odbyć posiedzenie, a jak się nie odbędzie, to nic nie robi. Jeżeli co roku zarząd ma dostać absolutorium, jeżeli nie dostanie, to nic z tym nie robimy. To są takie jakby kluczowe problemy, które pozostają nierozwiązane tak naprawdę. Bo rozumiem, jeżeli, przepraszam, cofnę się do punktu pierwszego, gdzie już został przegłosowany, ale jeżeli absolutorium jest oceną zarządu i zarząd nie udziela, nie uzyskuje pozytywnej oceny, to rozumiem, że to jest jednoznaczne z odwołaniem, czy przynajmniej uruchomieniem mechanizmu do odwołania czy przegłosowania takiego odwołania. Jeżeli nie, to po co w ogóle udzielać absolutorium, jeżeli to nic jakby nie zmienia. I tak samo w statucie jest sytuacja, że jeżeli co 3 miesiące rada ma się zwołać, posiedzenie być zwołane, a się nie zwołuje, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Nic. I to są takie elementy, które może dla zwykłego zjadacza chleba to jest trochę taki absurd i mało istotne, natomiast w sytuacjach, gdzie są problemy w radach, bo tam, gdzie jest w porządku, to
to będzie zawsze działało. Natomiast tam, gdzie są problemy, jest jakaś niezgoda, to właśnie na tych, w tych miejscach będzie dochodziło do konfliktów i ten konflikt będzie narastał, bo jest jakaś niezgoda i Rada nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić. I tu znowu idziemy dalej. Jeżeli wiceprzewodniczący Rady rezygnuje i zostają dwaj skonfliktowani wiceprzewodniczący, bo jeżeli jest zgoda, to oni oczywiście się dogadają między sobą, ale jeżeli nie, najstarszy wiekiem nie będzie, protestuje, nie będzie zgodą, to wiceprzewodniczący młodszy nie ma narzędzia, żeby przejął pałeczkę. Bo jeżeli powie, że ja zwołuję posiedzenie, to ktoś mu zarzuci, nie, bo to starszy ma pierwszeństwo. I on nigdy jakby nie ma możliwości zwołać posiedzenia na dobrą sprawę. Bo jeżeli ten wice starszy nie zwoła, to już skakujemy w kolejny mechanizm, że co 3 miesiące Rada powinna się spotkać, a się tak nie spotka. Można całą kadencję. I tak całą kadencję może się przyciągać na dobrą sprawę. Tak więc to są takie, no ja to wyłapałem, przepraszam, ale z doświadczenia. I Rady są sparaliżowane, bo nie ma mechanizmu, jak dalej ruszyć z punktu takiego. A ja mam pomysł może, żeby prosić te zapisy, bo one są w pewien sposób pokomplikowane i jak tak czytam, to po tych zmianach nie jest to tak do końca dla mnie spójne. Może zrobić w ten sposób, żeby opisać do dzielnych punktach to następstwo, że tak opisujemy wszystko, co ma przewodniczący, a po prostu w jakichś punktach opisać następstwo i to, że jeżeli i to następstwo potem przeskakujące co 30 dni, nie wiem, czy jest moja intencja zrozumiała, czy jak to wyjąć gdzieś tam z treści. Ale każdy z tych zaproponowanych ustępów odnosi się jakby do innej osoby. Jeżeli chcemy przypisać różnym osobom na różnych szczeblach różne terminy, to wystarczy to dodać do już obowiązujących tych propozycji zatwierdzonych, bo one są podzielone. Mamy uprawnienie przechodzące na najstarszego wiekiem i mamy uprawnienie przechodzące na kolejnych najstarszym wiekiem, więc to jest w dwóch odrębnych ustępach. Jeżeli chcemy, żeby były różne terminy w stosunku do tego zasadniczego terminu, który jest w ustępie 5, to według mnie najprościej będzie to dopisać właśnie w tych ustępach, które dotyczą konkretnych osób. A może by tak dopisać na kolejny punkt, że jeżeli od poprzedniego posiedzenia Rady minęło powyżej 3 miesięcy, terminy określone w punkcie takim i takim i takim ulegają stosowaniu do 30 dni. Tak, żeby taką sytuację... Tylko należy mieć na uwadze, że to posiedzenie, które zwołuje ktoś inny niż przewodniczący lub przez niego uważany wiceprzewodniczący, może dotyczyć tylko i wyłącznie wyboru nowego przewodniczącego. To nie jest takie zwykłe posiedzenie, które może być poświęcone jakby sprawom, które są omawiane na posiedzeniu. Więc trzeba mieć na uwadze jakby moment, do którego się odnosimy, tak? No to tutaj w przypadku odwołań to możemy odwołać się do takiej sytuacji, ale... Czyli sytuacji... do posiedzenia, na którym nastąpiło to odwołanie, tak? Tak. Pytanie, co będzie bardziej według Państwa przejrzyste i jakby też czytelne dla... dostosować zapis do tego, co Państwo widzicie. Zależy od tego punktu ze skróceniem tych terminów. Wydaje mi się bardziej czytelny. Ja mam trochę inną uczucie, bo ja mam takie wrażenie, że najbardziej czytelny dla członków rad dzielnic jest po prostu, jak mają wpisany konkretny termin, a nie zmianę terminu w przypadku niedostosowania się do terminu. To jest już analizowanie, do którego terminu należy się odnieść. No ale to trudno mi jest się wypowiedzieć. Właśnie do 6 punktu. Po prostu dodać, że najstarszy, znowu kolejny najstarszy członek Rady może wezwać zebranie po upływie właśnie już tych 30 dni, a nie. Znaczy, jeżeli chcemy ten termin. I żeby się do tego odnosić. To było bardzo dobre rozwiązanie. Powiem, że ja słucham tego, jestem przerażona. Różne
możemy poszukać sumowania. To jest dyskusja, tak? No, i tak, żebyśmy przyjęli nie ma potrzeby, żeby głosować co chwilę inne propozycje. Tylko, żeby przyjąć, bo intencja mi się jak najbardziej podoba. Intencja odblokowania takich potencjalnych sytuacji. Tylko, żeby to właściwie ubrać w zapisy. I... Żeby ubrać zapisy, trzeba jakoś to zdefiniować. Tak. Co propozycja jest taka, żeby w szóstym dodać na okres 30 dni, tak? Najstarszy. Jeżeli chcemy, żeby już na poziomie najstarszego wieku ten termin nie był 3-miesięczny, tylko powiedzmy, ja jakby tego nie narzucam, tylko podaję przykład, na przykład 30, 45, 60 dni, to według mnie trzeba to dopisać, że w przypadku jednoczesnego odwołania przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących lub przyjęcia razem z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Najstarszej Wieku Członek Rady, przy czym zwołanie posiedzenia nie może nastąpić później niż w ciągu 30 dni. Od jakiego momentu teraz jeszcze musimy czy by nie bardziej nie był proszę do zapisania jeden w oddzielnym punkcie, że jeżeli po upływie terminu 33 miesięcy od odwołania wiceprzewodniczącego, jeżeli upłynął termin 3 miesięcy odwołania wiceprzewodniczącego lub przewodniczącego lub wiceprzewodniczący, terminy określone w paragrafie takim ulegają skróceniu do 30 dni. Bo unikamy tej sytuacji, że zmuszamy Radę do spotkania się, załóżmy, dostaje najstarszy wiek i ma skrócony tylko do 30 dni, bo ten zapis. No my chcemy to, taka jest intencja, żeby skrócić ten termin, tak? No tak, tylko że wcześniej rozmawialiśmy, że nie możemy zmuszać Rady do tego, żeby się częściej niż tak jak Rada Miasta spotykała raz na kwartał. Takie są zapisy. W związku z tym, jeżeli jest dwóch odwołanych i nagle dostaje, jako pierwszy dostaje ten najstarszy wiekiem, no to on na początku powinien mieć ten termin 3-miesięczny. No to, ale tak, to jest inna intencja pana, który obowiązkował, bo już na poziomie najstarszego wiekiem ten natomiast, termin. Natomiast, znaczy może pan idzie dalej, ale ja sugeruję, żeby... Kwestia jest tego typu, że jeżeli jest sytuacja jakaś taka, że wiceprzewodniczący mają czas na zwołanie posiedzenia 3 miesiące i się nie wywiążą, czyli Rada przez 3 miesiące tkwi po prostu w niczym, to po tym jakby okresie najstarszy wiekiem, tylko to znowu skaczemy w kolejny temat, bo tu wiceprzewodniczący również powinni zrezygnować lub zostać odwołani tak naprawdę. I tutaj jest, ten paragraf mówi to z uwzględnia przypadek tylko jeżeli Rada straci, pozbędzie się w jakiś sposób przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. To jest ten przypadek, że nie ma żadnych przewodniczących, wiceprzewodniczących i obowiązek zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego wiekiem członka Rady i wtedy 30 dni. Tak więc to jest... To jest tylko, że Rada nie ma wtedy żadnych wiceprzewodniczących ani przewodniczących. No tak, żeby trudno ich kompetencje przekazywać komuś innemu, bo wtedy wiceprzewodniczący mają określone kompetencje, do których są zobligowane. No więc tak jak mówiłam wcześniej, no, regulowanie w zakresie sankcji na jakby wszystkie hipotetyczne sytuacje według mnie w ogóle nie jest wykonane. Nie przewidzimy wszystkiego. No, z założenia są osoby powołane na określone funkcje, które godzą się na kandydowanie na te funkcje i są na nie wybierane, no i powinny wywiązywać się ze swoich obowiązków. No i na tym według mnie opiera się w ogóle funkcjonowanie jednostek pomocniczych. Zdarzają się sytuacje inne, ale według mnie na 27 jednostek pomocniczych to nie jest standard. To są raczej wyjątki. Ale zdarzają się. To trzeba te wyjątki, jeżeli mamy możliwość z nimi eliminować, to wyeliminujmy te wyjątki.
przepraszam, był taki przypadek jeszcze za wcześniejszej kadencji, że członek rady raz się pojawił na posiedzeniu i mimo prób kontaktu z nim, poproszenia, żeby zrezygnował albo przychodził, on po prostu nie, bojkotował. Frekwencja była jedno posiedzenie. I tak naprawdę ani nie możemy w jakiś sposób go odwołać, bo nie możemy. I nic z tym, tak, dokładnie. I nic z tym nie można zrobić, tak więc. Dobrze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestię tego, że przymusowy punkt 5, później wrócimy do tego wniosku, który powołał radny warto złożyć. Znaczy, to są takie sytuacje, które w naszym zasadzie już nie ma odpisane. To może ja najpierw przegłosuję punkt 5, to bądźmy w jakiejś kolejności. Jeżeli punkt 5 nie będzie, to będę za punktem 5, będę po prostu tu inaczej. Znaczy myślę, ja się zgadzam jak najbardziej, tylko chcę to inaczej sformułować. No to proszę. Ja proponuję dodanie punktu 9, który stanowi, że w przypadku jeżeli czyli tutaj ustęp 7 odnosi tylko do sytuacji powołania nowego przewodniczącego, tak? To się odwołuje do ustępu 5. Proszę państwa, może taka moja propozycja, bo tu mamy jakby wyjaśnioną sytuację, że obowiązki przejmuje najstarszy członek rady w sytuacji, kiedy rezygnują, czy zostają odwołani zarówno przewodniczący rady i dwóch wiceprzewodniczących. Wtedy uruchamiamy procedurę członka, najstarszego członka rady. Natomiast czy nie byłoby prościej, że w ustępie 5 mamy informację, że po rezygnacji czy odwołaniu przewodniczącego rady obowiązki zostały przekazane na najstarszego wiceprzewodniczącego i ja bym tutaj zrezygnował z pojęcia najstarszego, tylko obowiązki przechodzą na przejmują wiceprzewodniczący, jeżeli w okresie 3 miesięcy nie wywiążą się z obowiązków, wtedy najstarszy wiekiem członek rady ma obowiązek zwołać posiedzenie w terminie 30 dni. Wtedy mamy taką sytuację, że nie, owszem. Nie można na kilka osób obarczyć obowiązki. Tak? No musi być któraś w tym momencie. Przepraszam, bo teraz moją jest intencją, jeżeli czy jest jakiś spór między wice, dwóch, czy tam najstarszy i tak dalej, i tak czy inaczej, rada powinna co 3 miesiące zwołać posiedzenie, a z takich czy innych powodów nie są w stanie wiceprzewodniczący w tym ustalonym terminie 3 miesięcy zwołać posiedzenie, to rada jest w paraliżu. Natomiast w takiej sytuacji otwiera się furtka w postaci, jeżeli wy nie potraficie zwołać sobie posiedzenia, to jest ta furtka otwarta, że najstarszy wiekiem członek rady może zwołać posiedzenie w celu wybrania przewodniczącego, który pokieruje radą. Ale to otwiera dodatkową lukę, że jeżeli się nie zgadzają wiceprzewodniczący, jeżeli są na przykład w ramach pogodzenia jakichś stron, wybierzemy ty będzie wiceprzewodniczący z tej frakcji, ty z tej, otwiera się pole do tego, że nagle jeden może zwołać sobie w innym terminie, drugi w innym terminie, bo jeżeli mamy ich razem, traktujemy, że każdy ma prawo do tego. To tak też nie może być. Musi być któryś w danym momencie, który jest hierarchia. I ten jest uprawniony, tylko rozmawiamy o tym i to jest dobry pomysł, żeby skrócić ten czas przechodzenia tych uprawnień na kolejnego. Ale nie możemy en bloc zrobić, bo to otworzy z kolejną lukę do kolejnych nieporozumień. No to zwołają dwóch różnych terminach. I na które chce pan przyjść? Na to, może na to. Ale czy nie, bo tak, bo ja się tutaj nie zgadzam do punktu 6, bo w punkcie 6 mówimy o pierwszym przejściu do tego uprawnienia. Tak. Natomiast ja bym dodał w punkcie 7, że na kolejne terminy 30 dni.
że kolejni przejdą na okres 30 dni. Że wtedy sprawdzamy, że jeżeli ten przypadek z punktu zakresie wskazanym w wstępie 6 przejmują kolejno z najstarszym wiekiem członkowie rady na okres 30 dni. Ale tak, bo to jest jeszcze mowa o wykreśleniu, a w terminie, jak to jest? Panie radny, zdefiniowaliśmy, natomiast wykreślenie, przypadkiem zwoli potrzebne przez nas, że w terminie, który mowa jest tam 5, ja bym to zostawił, bo wniosku to jest logiczne. Ten termin się odnosi do uprawnienia do tego pierwszego najstarszego wieku. Ten określony w ustępie 5, tak, to ja jest nie rusza, tak. Więc jeżeli chcemy ten termin utrzymać, to musimy to zostawić. Dopiero termin kolejny, to co przegłosowaliśmy. Tak. Jest już dla tych kolejnych, nie dla tego pierwszego. Proszę, podaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za uwzględnieniem poprawki? Kto jest przeciw? Jednogłośnie dziękuję. Czyli intencja pana jest zachowanie tego w inny sposób. Tylko innymi słowy. Dobrze, przechodzimy do propozycji 6. Kto z państwa radnych ma jakieś uwagi? Dobrze, to proszę państwa, moja uwaga odnosi się do tego, że w statucie w paragrafie 14 ust. 16 jest informacja, każde posiedzenie rady jest protokołowane. Protokołem odzwierciedla się rzeczywisty przebieg obrad i tam te wszystkie punkty dane i tak dalej. Natomiast jest protokołowane, przez kogo protokołowane? Moja uwaga odnosi się, żeby doprecyzować, że przez sekretarza, bądź jeżeli nie ma sekretarza na posiedzeniu, to żeby musi zostać większością głosów wybrany protokolant danego posiedzenia. Bo też jakby temat sekretarza jest taki czasami sporny, tak więc żeby było w statucie informacja, że do obowiązków sekretarza należy protokołowanie posiedzeń. I to jest kolejna jakby też uwaga, bo w punkcie 18 jest informacja w paragrafie. To nie wynika z znaczy tu chodzi o doprecyzowanie, żeby jakby nie było wątpliwości, bo w 18 jest, że sekretarz prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem rady, natomiast nie ma wzmianki o prowadzeniu i zarządzie. Nie ma jakby doprecyzowania, że prowadzi, sporządza protokoły z posiedzeń. To jest to, jeżeli to nie jest problemem, a jedna wzmianka, jedno słowo, że również prowadzi, sporządza protokoły, myślę, że żeby rozwiało wszelkie wątpliwości, bo gdzieś na tym tle, na tej płaszczyźnie niby banalnej, ale jednak powstają jakieś nieporozumienia, to wydaje mi się, że warto to ująć. Uważam, że sekretarz sam z siebie z definicji ma jasno określoną misję i ma świadomość tego, że powinien to. I nie trzeba definiować tego dzisiaj. Czy macie państwo jakieś inne uwagi w tym zakresie? Jeśli nie poddaję propozycję pod głosowanie, to z państwa radnych jest za uwzględnieniem poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Punkt 7. Proszę bardzo, czy jakieś uwagi? Proszę bardzo. Chciałbym się dopytać, czy dobrze rozumiem, w przypadku tutaj zmiany składu zarządu, bo to daje taką możliwość zmniejszenia właśnie składów. Jeżeli mamy, zostaje wybrany zarząd, powiedzmy, 7-osobowy, jeden członek w trakcie kadencji rezygnuje, jest zasadne uzupełnienie tego składu, to w tym samym momencie Rada może podjąć uchwałę, że zmniejszamy skład do 6, do 6-osobowego. Bo w tym momencie zachodzi jakby opcja uzupełnienia, czy wybór nowego członka, prawda? Rozumiem pytanie, bardzo proszę panie dyrektor. Zgodnie z zaproponowanymi przez komisję tutaj zapisami, liczebność zarządu może wynosić 3.
3 lub 5, albo 5 lub 7 osób. W momencie, kiedy na przykład mamy 7 osób i jeden z członków rady zrezygnuje, to rada w każdym momencie, również w tym, może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczebności, ale wtedy do 5 osób, a nie do 6. Więc albo 5, albo 7. Ale może podjąć tutaj decyzję o zmniejszeniu, powiedzmy, może podjąć taką decyzję w każdym momencie, ale ile ma tego. Najbardziej logicznie jest upomnienie o jedną osobę, która zasłużyła rezygnację, czy należy wygrać kolejną osobę. W momencie, w którym podjęła decyzję o zmniejszeniu tej liczebności, no to musiała przeprowadzić całą tą procedurę, która później też została przez ten system. Znaczy, bo tutaj na dobrą sprawę momentem, w którym jest możliwe podjęcie takiej uchwały o zmianie stanu składu składu zarządu, to jest właśnie liczebność zarządu ustalana jest każdorazowo przez Radę w drodze tej uchwały. I tutaj właśnie w kolejny ustęp punkt B, gdzie tu jest mowa przepisy uchwały, której mowa w ustępie tam 1a, to są tu podane. Wchodzą w życie w dniu wyboru nowych członków zarządu, czyli tylko wtedy, kiedy są wybierani nowi członkowie zarządu. Tylko wtedy jest jakby możliwość. Jeżeli Rada ogranicza swoją liczebność. Natomiast ja mam do Pana takie pytanie, jaki jest Pana wniosek tutaj? Tutaj nie zawarł Pan wniosku zmiany. Takie wątpliwości się pojawiły po prostu przy tych zapisach, czy jest to po prostu odpowiednio doprecyzowane. Bo ja w tym momencie to mam bardzo dużo wątpliwości, czy to należy podawać pod głosowanie, bo to nie jest wniosek zmiany. Znaczy, pytanie odnośnie tego. Bo ja rozumiem, że Rada mogłaby w tym momencie podjąć taką uchwałę, tylko że zgodziliśmy do realizacji punktu 3a, czyli że z którym automatycznie wszyscy członkowie zarządu z... Znaczy czterech członków zarządu. No właśnie, tak, tylko pytanie takie, czy patrząc na taką sytuację, nie powinniśmy zamienić czterech na wszyscy członkowie zarządu. Ale mówimy o rezygnacji członka, czy wiceprzewodniczącego? Czy ja dobrze rozumiem, że jedynym jakby miejscem na ruchy, że zwiększamy skład zarządu z 5 do 7, 7 do 5, jest wybór nowych czy nowego członka zarządu. Tylko wtedy Rada może podjąć uchwałę. Nie, Rada może podjąć uchwałę w każdym momencie, tylko wiąże się to z tym, że będzie musiała w przypadku zmniejszenia liczebności odwołać wszystkich w przypadku tych bardziej liczebnych rad członków zarządu, nie będących przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem. I wybrać na nowo, tak? Zmniejszyć. Dobrze, czy są jakieś uwagi z Rady? Jeśli nie, to dziękuję za umieszczenie zapisu, że komisja zapoznała się z uwagą. Przechodzimy do punktu 8. Czy tu mamy jakieś uwagi, spostrzeżenia? Jeżeli mogę, bo... Też nie ma wniosku, więc bardzo proszę o sformułowanie. Żeby w statucie pojawił się w paragrafie... Chodzi o informacje, bo mają być publikowane protokoły z posiedzeń na stronach Urzędu Miasta i żeby również była publikowana lista obecności członków. Bo jeżeli nie ma kworum z jakichś powodów członkowie nie chcą przychodzić na posiedzenia, a... To jest Pana wniosek. Tak, żeby pojawiała się po prostu lista obecności, była publikowana lista obecności na stronach. Bardzo proszę. Wdaliśmy taki zapis, ustęp 17, paragraf 14. Protokoły posiedzenia Rady wraz z uchwałami po ich zatwierdzeniu przez Radę, przygotowane są w aktach Rady, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej oraz są publikowane na stronie internetowej dzielnicy umieszczonej na serwerach urzędu. Wcześniej dodaliśmy zapis 16a. Do protokołu dołącza się w formie załączników tekst przyjęty przez Radę Uchwał, stanowisk, opinii, apel, listę obecności członków Rady, oświadczenia i inne. One są załączniki do protokołu, który jest publikowany na stronie. Zamieszczenie uwagi, że komisja zapoznała się z uwagą. Przechodzimy do punktu kolejnego. Bardzo proszę, czy jakieś uwagi? Tutaj może poproszę Panią Dyrektorę, bo tutaj już wchodzimy w kompetencje nieco chyba wyższe. Komisja ma komisję, o tym rozmawiałam. Znaczy ja... Zasady, że to nie jest
mogę. Zdaję sobie sprawę, że na chwilę obecną komisja nie może w tej materii jakby podjąć żadnej decyzji, natomiast chciałem też poinformować, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, która zobligowała zarząd, żeby stosować stosowny wniosek do Rady Miasta, tutaj podkreślę, żeby radni miejscy zmienili uchwałę, która określa tutaj ten podział diet, bo niewątpliwie diety są takim kością niezgody i pozostawienie to w takiej formie myślę, że nadal będzie po prostu wywoływać pewne konflikty. Ja tutaj nie chcę przedstawiać propozycji, choć na posiedzeniu Rady były różne propozycje podziału diety, natomiast chodziło o to, żeby Rada Miasta zmieniła uchwałę odnośnie właśnie podziału diet dla przewodniczących zarządu i żeby tym samym Rada Miasta rozszerzyła zakres obecnej komisji, żeby komisja mogła tutaj wypracować. Tak. Złożyliście taki wniosek do miasta? Właśnie tu się zaczyna kwestia wywiązywania obowiązków. Rada podjęła taką uchwałę. Z tego co mi wiadomo, do Rady Miasta taki wniosek zarząd tejże Rady nie złożył. Tak? Okay, dobrze. Wracamy z tego do tematyki naszej komisji. Tutaj również proponuję, aby zamieścić informację, że komisja zapoznała się z uwagami. I tym samym wyczerpaliśmy uwagi pana. Nie mam. Przechodzimy do kolejnego dokumentu. Rada Dzielnicy. Tak, cukrowni. O, to mówię. Zaczyna się bardzo słodko. Mój okres, dobra. Nie mamy z tego Rady Dzielnicy. Dobrze, szanowni państwo. Punkt pierwszy. Czy są jakieś uwagi? Tylko że właśnie skoro ja decydowała, tak, to przecież to tak grali.
też prawda. No dobrze, zadajmy sobie na poziomie przepisów, przepisów na przykład statutu miasta w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta nie ma. Dobrze, szanowni państwo, ja to podaję pod głosowanie. Czy jesteście za uwzględnieniem takiego zapisu? Ale nie będą te zapisy w jakiś sposób, to, że nie ma, to nie znaczy, że będę mieli. Nie no, jakby to oczywiście na statut nie jest nie przeniesieniem nie skarbu statutu miasta, tak? No, nie wiem tylko, czy pod względem wniesienia przepisów prawa nie jest to jakby właśnie standardowego. Dlatego sobie tutaj zapisałam do pytania pana Macena. Chyba, że to jak będzie pan Macena spojrzał na kolejne posiedzenie. Ja szczerze mówiąc, się to podoba. Czy ja bym próbowała to przegłosować, albo to niech pan z nas się tak odniesie, tak? No, jeżeli... Bo te, co nie ma, bo to nie przegłosowane, no to no, to jeżeli to w ogóle nie jest sensu, to przegłosuję, ale to, które by trzeba, żeby... Dobrze, to my to przegłosujemy, a panią dyrektor prosimy o opinię pana mecenasa w tym temacie. Jeżeli zdarzy się tak, że opinia będzie sprzeczna z naszą decyzją, wrócimy do tematu. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem tego rodzaju zapisu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie... Wracamy do tematów finansowych. Natomiast nie jest to materia prac naszej komisji. W związku z tym pozwolę zapis, że komisja zapoznała się z wnioskiem. A, no właśnie, jeżeli wniosek nie może być procedowany, prosimy o przekazanie go do odpowiednich organów Urzędu Miasta w celu nadania biegu sprawy. Panie dyrektor, czy my możemy złożyć jakiś dezyderat? To przecież Rada Miasta ustala. No dobrze, my się zapoznaliśmy, temat na pewno będzie w późniejszym czasie analizowany, a na pewno państwa wniosek, kiedy wpłynie, sformalizuje to zagadnienie. Ja nie wiem, jeśli jest taka szansa, czy pani Lidia mogłaby udzielić informacji, czy pani przewodnicząca zarządu złożyła taki wniosek, taką uchwałę do państwa? Bo wszystkie uchwały powinny być złożone u państwa. Czyli to w zasadzie ona jest złożona, natomiast dobrze. Zostanie przekierowana do Rady Miasta. Dobrze, Szanowni Państwo, wpłyną dokument z Rady Dzielnicy Czuły Północne, na pewno Państwo się z nim zapoznali. Proponuję zapis. Komisja zapoznała się z dokumentów, lecz nie, no jest to w celu. Generalnie jest to rozumowanie, że propozycje komisji zmian statutów rad dzielnic w większości nie mają wpływu na funkcjonowanie rad. Generalnie zapoznajemy się z projektem. Przechodzimy do kolejnego. Czyli to są wnioski państwa. Wilki Błach, tak? Tudzież mieszkańców, którzy się jedną ręką podpisywali w tym prawie. Nawiązanie do pisma z dnia 28 czerwca zwracam się z prośbą o przyłączenie terenu dzielnicy Sławin, zawartego między Aleją Solidarności a Rzeką Czechów. W poprzednim piśmie pomyłkowo nie zostały podane granice terenu, o który wnioskujemy. Nasza prośba dotyczy ulic Głównej od Rzeki Czechówka do Alei Solidarności oraz ulicy Deszczowej w całości oraz Niedzielnej do Rzeki Czechówka do Alei Solidarności. Dostarczona w poprzednim piśmie lista mieszkańców dotyczy również obecnego pisma oraz lista osób, które podpisały się w późniejszym terminie. Czy ktoś może... Dobrze, ja mam pytanie. Czy te tereny w tej chwili należą do dzielnicy Szerokie i mają być przyjęte do dzielnicy Sławin? Bo nie bardzo... Należą obecnie do dzielnicy Sławin. Ale propozycja, tylko nie, że tutaj są dużo rzeczy poglądamy, do dzielnicy Szerokie. A żeby należały do tak. Pan może nam tutaj coś powiedzieć. Tak? Pan jest szerokiego uchwały. Myślę, że pan tak, jest tutaj zawartym. Znaczy, ja mówię tak, ja otrzymałem, nie jestem jako mieszkaniec. Nasza Rada Dzielnicy Sławin przez
nie zostanie bezterminowo 21 sierpnia. To pismo, co pani przewodnicząca przed chwilą przeczytała, to jest to drugie pismo. Było dołączone też pierwsze, które było złożone teoretycznie do 30 czerwca chyba. 28 czerwca. Powiem tak, my mamy swoje zdanie, mamy też uwagi do tego pisma. Jeżeli będzie można w trakcie wypowiedzieć się, ja bym skrótowo powiedział, co na ten temat my myślimy i co tutaj jest istotne. Ja tak się zastanawiam, prawdę mówiąc, bo wiem też, że chyba był składany przez Państwa chyba dokument, tak, odnoszący się... A są jakieś opinie, może... No właśnie, rozmawialiśmy już na ten temat. Na ten temat rozmawialiśmy, podali argumenty, żeby jednak sytuację zostawić. To jest istotny temat, bo to dotyczy 1/10 naszej dzielnicy. To Państwo tracicie na tym. Tak, 1/10 tracimy. No, te dokumenty nie do końca są formalnie dobrze zrobione. Tutaj dużo jest błędów w tych sprawach. I duża część mieszkańców powinna się wypowiedziała, żeby potem nie było afery w drugim kierunku. Tych osób, które no, ze względów funkcjonalnych są bardziej związane z naszą dzielnicą. Tym bardziej, że ten temat już był omawiany na posiedzeniu Państwa Komisji i była decyzja już przegłosowana i podjęta. Na tej liście są mieszkańcy trzech domów podpisani. Więc trzy domy, trzy adresy są. Znaczy powiem tak, jeżeli mogę się wypowiedzieć na temat tych list. Pierwsza sprawa, chodzi o, pod czym się ci ludzie podpisywali. I tu jest sytuacja taka. W pierwszym piśmie podpisywali się mieszkańcy i w haśle wszystkim dotyczyło całej ulicy Głównej, całej ulicy Bugielnej i Deszczowej. W przypadku Deszczowej sytuacja jest jasna. Deszczowa leży w tym obszarze, który z drugiego pisma wynika, czyli pomiędzy ulicą Północną a Aleją Solidarności. Natomiast pierwsze pismo i tytuł w ogóle wszystkiego dotyczy obszaru od rzeki Czechówki, nie tylko do Alei Solidarności, tylko wręcz do Alei Warszawskiej. I w pierwszym pismie są też adresy osób, które mieszkają pomiędzy Aleją Solidarności a Aleją Warszawską. Czyli tam na przykład numer 2, 14, czyli wypowiadali się jakby wszyscy ulicy, mieszkańcy ulicy Górnej. To jest jeden. 2 i 14. W drugim piśmie mówi, że dotyczy to też podpisów jakichś zawężonych w zakresie. Czyli już jest pewien błąd, bo w tym momencie no, nie jest to adekwatne. Drugi motyw jest taki, że tutaj jest przy tych listach podpisują się mieszkańcy ulicy Deszczowej, co tutaj jest czysta sprawa, Głównej i ulicy Mgielnej. I tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że nie ma na tych listach, nie ma podpisu ani jednego mieszkańca ulicy Mgielnej. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ulicę Deszczową, to nie, ona jest przedzielona ulicą Główną i odcinek wschodni w kierunku ulicy Mgielnej nie ma też ani jednego mieszkańca. Są mieszkańcy tylko ulicy Deszczowej na odcinku od ulicy Głównej do Deszczowej. Poza tym, tutaj jak Państwo zobaczycie, pod poszczególnymi adresami nieraz jest wpisane po 6-7 osób. Prawda jest taka, że nie wszystkie te osoby, można się spodziewać, nie są w ogóle tam zamieszkałe. Także już niektóre osoby tak na siłę całe rodziny wpisywali, to kogo tam mieli. I to tak to wygląda. No i to jest, powiem tak, nie jest to do końca dobrze zrobione, bo są te sprzeczności w tym podpisywaniu. Najgorsze, że mówię, podpisują się w imieniu ulicy Mgielnej, nie ma nikogo z ulicy Mgielnej. Podpisują się w imieniu całej ulicy, odcinka całego jakiejś ulicy Głównej, potem się określają, że to jest tylko część ulicy Głównej. Także no, myśmy jako Rada na taki temat żeśmy rozmawiali. My nie widzimy przeszkód, jeżeli mieszkańcy by chcieli kiedyś przejść, żeby przeszli, natomiast no, nie zgadzamy się ze standardem tego pisma. To jest jedna rzecz. Osoby podpisujące, żeby było śmieszniej, jedna z tych osób, ten pan Buach pierwszy, to najwięcej co miałem z nim kontaktu osobistego, to miał problem z ulicą Warszawską, czyli to, co jest związane z naszą ten, on cały czas mówi o nawierzchni ulicy Warszawskiej powinna być zrobione. Poza tym ulicy mieszkańcy też nie rozumieją,
tak jakby mieli coś obiecane, licząc, że jak przyjdą do Szerokiego, coś im zrobią. Tylko znając potrzeby Szerokiego, tam też trafią na sam koniec i oni mogą sobie wręcz zaszkodzić. W przypadku naszej dzielnicy, gdzie więcej rzeczy jest zrobionych, jest szansa, że w jakimś sensie im coś pomożemy. Tym bardziej, że na ulicy Deszczowej jest taka sytuacja, że już jest zrobiona kanalizacja, znaczy jest zrobiona całkowicie, asfalt jest zrobiony, czyli można powiedzieć, że nie ma jakichś takich problemów infrastrukturalnych. W piśmie, które jest tam dołączone, zarzucają w naszej dzielnicy, że mają na szeroki punkt biblioteczny, a nie mają na Sławinie, co jest niezgodne z prawdą. Tam jest szereg stwierdzeń, no takich powiem dla nas bolących, bo jeżeli ja na przykład osobiście dwa dni wcześniej, 28 czerwca, konsultowałem ulicę główną dla odcinka na ulicy tutaj na dzielnicy Szerokie, gdzie były to oficjalne konsultacje, gdzie oficjalne pisma poszły, gdzie były te sprawy załatwione z ulicą Kmiecią. Miałem parę rzeczy na tym obszarze, także nie mogą mówić, że nasza rada o ten obszar nie dba. Mieszkańcy chcą się przenieść do innych Szerokiego. Pani przewodnicząca, ja bardzo prosiłam o zabranie głosu pani Marii Kicer. Oczywiście. Szerokie, co ona o tym myśli, no, jakie ma zdanie na ten temat, jakie zdanie jest. Te granice już były przegłosowane i te pisma niby kierowane do naszej rady do nas nie dotarły. My takich pism nie posiadamy. Nie było nawet nie było mowy na ostatnim posiedzeniu o tym. Nie wiemy, co ci ludzie mieli obiecane. Ja już nie wracam do tego, co tam ludzie mieli obiecane, czy nie mieli obiecane, ale my tylko, jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że się uczciwie zbierze te podpisy, uczciwie się o sprawę załatwi, nie ma sprawy, chcą, proszę bardzo. Ale w tym momencie, tak jak wcześniej mówiłam, ja sobie nie wyobrażam odłączenia na siłę ludzi z ulicy Mgielnej, którzy autentycznie mają łączność bardziej właśnie gdzieś do Głównej, do Warszawskiej, ale nie do nas. I tym bardziej, i tutaj się ci ludzie nie podpisali. No właśnie, bo tak jak mówię, ja tutaj w tym dokumencie widzę raz, dwa adresy. Myśmy sprawdzali te dokumenty, tam jest bardzo dużo podpisów, gdzie można uznać, że to jest jedna ręką. Tak, no to ewidentnie widać, że to są wielce. Na tej kartce są dwie osoby dopisane. Także na razie my wnioskujemy, że ponieważ pisma w ogóle były złożone po czasie ustalonym, żeby tego już nie rozpatrywać, to wyjdzie, jak my to mówimy, w praniu. Jeżeli będą chcieli gdzieś tam zmienić te granice, to załatwią to uczciwie i wystąpią o zmianę granic. Zobaczcie, szanowni państwo, że ten temat był procedowany w czerwcu. Ja przypomnę. Gdzie w wyniku głosowania propozycje tych zmian nie uzyskały wymaganej większości. Dokładnie tak tam kwestie zmiany odnosiły się do troszeczkę innego obszaru. W związku z powyższym ja proponuję zamieszczenie adnotacji, że komisja zapoznała się z tymi dokumentami i zamieszczenie adnotacji, że ten temat był już tematem procedowanym i w tym zakresie wnioski nie uzyskały wymaganej większości. Może w przyszłości mieć takie sytuacje, że jakieś tam, powiedzmy, na granicy wspólnoty ze względu na nadal funkcjonalnych zewnątrz chciały zmienić przynależność. Zastanawiam się, czy powinien ten temat być ujęty w statucie dzielnic, czy to jednak żeby była decyzja, tak jak jest to obecnie, Rady Miasta, czy w jakiś sposób w statucie Rady Miasta to być określone? Bo ja powiem szczerze, nie wiem, bo mnie się wydaje, że no w jaki sposób te konsultacje z tymi mieszkańcami powinny być zrobione. My wręcz nawet, jak dyskutowaliśmy na Radzie Dzielnicy, to nawet zadeklarowaliśmy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to z tych dzielnic, które są po sąsiedzku, możemy nawet pomóc w takich konsultacjach, ale... Przypomnę, że jednym z kolejnych kroków jest poddanie też naszych wniosków konsultacji. Myślę, że to będzie najlepszy moment na społeczne zweryfikowanie tych propozycji, które zostały przeprocedowane. Czyli to, co pan w tej chwili powiedział,
znajdzie swoje spełnienie, tak? Właśnie w tej formule konsultacji i wtedy będzie można po prostu szerokiemu omówieniu, a nie w wąskim gronie komisji z aktywnym Państwa udziałem. Wtedy możecie się Państwo do tego też przygotować, tak? Powiem szczerze, ja spytałem, bo miałem taką świadomość, tak byłem na spotkaniu to z mieszkańcami w Trudzienie. Pytałem się, czy ktoś z nimi to konsultował. Nikt z nimi w ogóle nie konsultował. Także tutaj jest liście napisane ulica Angielna, a nikt kompletnie z mieszkańcami nie rozmawiał. Właśnie, ten element, myślę, że najlepszą formą jego weryfikacji społecznej będzie właśnie konsultacja. Jasne. Myślę, że w związku z wnioskiem Rady Dzielnicy Konstantynów komisja zwróci się o przygotowanie wizualizacji, tak? Z tymi terenami Balladyny, Ronda Tajnego Nauczania, Monte Cassino, Kraśnickiej, Wileńskiej, to co tutaj Rada Dzielnicy proponuje, rozepchnięcie się dzielnicy. Chcą zająć dzielnicę Konstantynów. Część LSM-ów chcą zająć część LSM-ów. Chodzi mi o to, czy da się to tak generalnie przeczytać, ale my się z nimi skonsultujemy i zapytamy. Tak, z panią Anią bardzo zajączkowską. Dobrze. Żeby ona doprecyzowała i my to rzucimy na mapę i pokażemy Państwu. Tak. A ile czasu? Ile Państwo czasu potrzebujecie na przygotowanie tego dokumentu? My tego fizycznie nie robimy, tylko robi to pan, który program potrzebuje chwili, żeby się skonsultować. Nie wiem, czy on jest obecny w pracy, czy jest gdzieś na jakimś urlopie, ale myślę, że to jak to jest tylko jedna zmiana, to sama praca nie trwa długo, tylko nie wiem, czy ten pan jest obecny. Za tydzień czasu? Tydzień czasu nam wystarczy. Szanowni Państwo, mówimy o kalendarzu. Proponujemy 18 września za tydzień. No to proszę zanieść. I ja bym zaproponowała godzinę 11. Pomiędzy przewodniczącymi czy rad, czy zarządu. My zwracaliśmy uwagę, że tam brakuje takiego zapisu gwarantującego, że przede wszystkim te inwestycje, że ktoś będzie te inwestycje na tych działkach komercyjnych, czy te inwestycje niemieszkalne. Nam o to biegało, żeby nie było tak, że w takiej sytuacji, że gdzieś tam mamy domy mieszkalne, a ktoś tam próbuje robić stację paliw, bo u nas coś takiego się też szykuje. I chcieliśmy właśnie, tylko że ja zaraz dzwonię i pytam się, co nam się szykuje. Ale generalnie my nie mamy zastrzeżeń do tego statutu. Ja starałam się przeczytać te wszystkie wnioski. My uważamy, że
państwa, niektórzy. Jest, bo w tej chwili jest grupa radnych, którzy swoje chcą przenosić pod siebie, tak jakby to mówimy, te przepisy, nie zastanawiając się, że za chwilę znowu przyjdą zupełnie inne osoby, zupełnie inaczej będą się zachowywały. Że statut Rady Dzielnic to jest jednostka pomocnicza, społecznie działający ludzie, powinien być jak najbardziej uproszczony. Uproszczony. Dlaczego? Dlatego, że my działamy z doskoku. Z doskoku. To nie jest tak, że my mamy biuro, mamy doradców, mamy to, tamto, siamto, tamto. My działamy z doskoku. My idziemy w teren, wysłuchujemy ludzi, przychodzimy, zastanawiamy się, gdzie to skierować, jak to załatwić i tak dalej, i tak dalej. I to jest cała praca społeczna. A ubieranie w takie wyśrubowane jakieś punkty, to jak my nie wiemy, to na tym właśnie stracą rady, przyjdą nowe rady i nie odnajdą się w tej działalności, bo ich to wszystko ograniczy, bo nie będzie ważna praca społeczna, tylko będzie ważny przecinek i kropka i nic więcej. I prosimy zwrócić na to uwagę, jeszcze raz przyjrzeć się temu wszystkiemu, co zostało wprowadzone, co naprawdę jest potrzebne, a co nie. Pani patrzy przez pryzmat swojej rady, ale patrzy. Nie, ja rady, rady jako takie, nie patrzę na przedmiot. Ale pani nie wie, jak to jest inny problem. Miała pani dzisiaj był człowiek, który przychodzi z rady, która miała właśnie takie problemy i dlatego takie zapisy. Jest 21 członków. I był pan. I nie było przez kilka lat, nie była nawet rezerwa celowana zdzielana. Takie były problemy. Przecież prezydent rozwiązał tą radę, tak? Później od nowa. Nie wybrało zarządu. Sprawa się. Ona została, to nie prezydent, tylko ona z mocy prawa do rozwiązania, dlatego że w terminie nie wybrała zarządu, tylko... Ale teraz też podobna jest taka sytuacja, że tam nie ma absolutorium i to działa. To pewnie będzie znowu to samo. Mam nadzieję, że wytrzymają do końca, bo 19 lat będą... Było. Była sprawa absolutorium, tylko nie podjęto uchwały, bo ani za, ani przeciw, nie było podjętej. Także to jest trochę taki przekaz z nieba, bo to już się zajmowała, to nie było. Obowiązki jakby dotyczące absolutorium. Ale nie chodzi mi o to, czy zarząd uzyskał absolutorium. Nie podjęto uchwały w tej zakresie, bo nie uzyskała wymaganej większości, ale nie podjęto też uchwały o nieudzielonym absolutorium, bo to są dwie różne sprawy. Dokładnie analogicznie jak to się trzeba. Jeżeli można, ja tylko jedną rzecz jeszcze zwrócić uwagę. To jest istotne, teraz się to nasili, bo to jest koniec kadencji Rady Dzielnic. Jeżeli nie wiem, czy Rada w sobie nie powinna mieć takiej możliwości o wystąpienie o wygaśnięcie mandatu członka Rady. Dlaczego? Bo teraz jest sytuacja taka, jak ktoś jest wybrany, to on może być do samego końca, będzie funkcjonował. Ale tej osoby nie będzie, ta osoba na przykład pojawiła się w pierwszym posiedzeniu, na przykład mamy taką sytuację. I w ogóle nie wiem, to w jaki sposób paraliżuje radę, bo jeżeli powiedzmy, że trzy osoby się obrażą w ciągu kadencji rady, jedna osoba zmarła, ktoś może umrzeć, stawy na to, już się zaczynają problemy. I na przykład jak była dyskusja o tych ilu osób w komisji wyborczej, to ja powiem, że są nieraz takie sytuacje, że liczba osób do takiej minimalnej spada, że już nie ma możliwości podzielić tych wszystkich funkcji. Taki jeszcze problem potrafi stworzyć. A jeszcze tutaj do tego, co koleżanka nazywała, oprócz spraw statutowych, które Państwo zajmujecie się, bo też ważne jest to, co my jako Rady czytamy, brak tej informacji, kłopot z przepływem informacji o inwestycjach. My się sami dowiadujemy, że coś się dzieje i jak jest Rada mądrze wygląda. Jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje, czy można by rozważyć go, to podział obwodów wyborczych do Rady Dzielnicy powinien zapewnić trochę profesjonalność terytorialną. Jeżeli mamy wybory do niektórych rad, że jest jeden tylko komisja wyborcza albo dwie komisje wyborcze, to tak szczerze mówiąc tej proporcjonalności nie ma, bo jeżeli by były cztery, podział ten obszar na cztery był podzielony, to ten, powiem szczerze tak, myśmy namawiali, na przykład jedna z tych pań tutaj się podpisała, myśmy ją namawiali wręcz, żeby kandydowała, bo dostała mało głosu. Ale chcieliśmy, żeby ludzie byli po prostu z różnych obszarów, bo łatwiej wtedy uzyskać te informacje. A my jesteśmy właśnie przeciwni.
Dobrze, jest ileś, przepraszam, ileś tam mieszkańców już jest, też się bo my mamy zawsze jeden obwód wyborczy, mamy obawy, że jak nas będzie większe, że nas podzielicie. Uważamy, że kandydaci powinni być z całej tej dzielnicy i w całej dzielnicy wybierani ci sami, a nie w podziale na te małe jakieś tam uliczki, ulice gdzieś tam podzieleni. Nie jest to możliwe, na przykład jest kilka osiedli, tak? I każde osiedle wybiera sobie. Jest taka, żeby ten podział składł zrównoważony, a nie na przykład z jednego domu się ktoś wybierze i całą radę zdominuje, żeby było z każda reprezentacja z różnych części dzielnicy. O to chodzi w tym podziale. Ale to... Mam jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła. I mam tylko jedną... Przy tym, jak rozmawialiśmy o tym problemie, że na przykład ktoś rezygnuje i oni zmniejszają sobie skład rady. Ja bym proponował, żeby zastanowić się nad zmianą paragrafu 15.3a, żeby wykluczyć, żeby uwzględnić niejako w tym punkcie taką sytuację, że rada sobie najpierw, na przykład jedna osoba rezygnuje, rada uznaje, że idziemy w kierunku zmniejszenia, że ktoś kolejny rezygnuje, albo kogoś i moglibyśmy zmodyfikować ten punkt 3a, że podjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ustępie 1a, w wyniku, która ulega zmniejszeniu liczebność zarządu, i dodać tutaj warunek, o ile liczebność zarządu przekracza nową liczbę, w tym, że dopiero uruchomić tą procedurę automatycznego odwoływania w przypadku, kiedy przekraczamy tą liczbę. No ale to jeżeli jedna osoba zrezygnuje, to zawsze będzie przekroczenie. Nie, ale jeżeli jedna osoba rezygnuje i załóżmy rada odwołuje daną osobę. Inną osobę i mamy wtedy skład na przykład.